comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles. I widzimy dzisiaj Mojżesza, który rozmawia z Panem Bogiem. Pan Bóg przygotowuje namiot spotkania. Zaprasza do tego namiotu swojego przyjaciela Mojżesza. Rozmawia z nim twarzą w twarz. Jest powiedziane, że tak jak się rozmawia z przyjacielem. Natomiast inni, postronni, cały lud patrzy na to wszystko z daleka. Cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów, patrzy na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Są oddaleni, patrzą na to wszystko z dystansu. To jest jak gdyby dalszy ciąg tego, co mówili do niego wcześniej, że mają lęk przed spotkaniem z Panem Bogiem. Mówią, żeby Mojżesz sam wyszedł na górę, żeby rozmawiał z Panem Bogiem, bo oni się boją, bo wszystkie te już zewnętrzne zjawiska budzą w nich strach. Więc delegują niejako Mojżesza, ale sami zostają na tym miejscu, jak gdyby dla nich, z ich perspektywy czy z ich myślenia, bezpiecznym. Ale to też znaczy z daleka od Pana Boga. Mojżesz jest tym przyjacielem Pana Boga. I to jest może i ta kwestia, nad którą warto się zastanowić, bo Pan Bóg ciągle do nas przychodzi, że Pan Bóg przyszedł do nas, kiedy święty Jan zaczyna swoją Ewangelię, znamy prolog jego słynny, w którym mówi, że Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami, że Słowo, które tam jest użyte, to nie tyle mieszkać, co rozbiło namiot pomiędzy nami. Oczywiście to jest synonim mieszkania, ale jest dokładnie to Słowo, rozbić namiot. Ale w tej perspektywie jest też powiedziane, że przyszło do swoich, swojego nie przyjęli. Że Bóg, który rozbija namiot swojego człowieczeństwa i swojej obecności wśród człowieka, już nie tylko wśród jednego, nie tylko dla wybranego, nie tylko dla Mojżesza, ale dla całego swojego ludu, jest przez ten lud odrzucony. Swoi go nie przyjęli, nie inni, inni również, ale nawet swoi go nie przyjęli. To słowo jest wypowiedziane przez świętego Jana, przez apostoła, który wie, o czym pisze. Pisze z perspektywy też męki, śmierci, ucieczki apostołów. Też z perspektywy, którą znał, z perspektywy Judasza, który przychodzi do tego namiotu, jakim jest Jezus Chrystus, czyli tej obecności Boga, szekina Boga pomiędzy ludźmi, staje i całuje, słysząc słowa Jezusa, przyjacielu, po coś przed. Dzisiaj Mojżesz jest twarzą w twarz z Panem Bogiem i rozmawia z Nim jak z przyjacielem. Judasz przychodzi już do tego Boga wcielonego, tej twarzy Pana Boga, twarzy Ojca, jak nazwali Chrystusa, Ojcowie Kościoła. I tą twarz całuje. Chrystus nazywa go przyjacielem, ale w sercu ma zdradę. Jest odległy, jest blisko fizycznie, odległy duchowo. Jego serce jest sercem skamieniałym, zatwardzonym na miłość, jaką Chrystus przyjmuje, przynosi. I teraz to jest ta perspektywa, którą też Słowo nam stawia, na ile my jesteśmy, na ile my chcemy wejść w tą bliskość z Chrystusem. Ile przecież mamy okazji, żeby stanąć z Nim twarzą w twarz. Każda modlitwa jest tym stanięciem twarzą w twarz z Panem Bogiem. Ile takich modlitw nie ma? Ile wybieramy nasz namiot, nasze mieszkanie, nasze cztery ściany, moją robotę, moje plany, moje myśli, że Pan Bóg jest wykluczony, nie staje wobec Niego, nie wchodzę w tą przyjaźń. Psalm mówi, że wolę stać w progu domu mojego Boga, aniżeli mieszkać w namiotach grzeszników. To jest ta decyzja psalmisty. Nawet w progu, nie będąc tak bardzo blisko, ale będąc już w tej możliwości, pragnąc się z Nim spotkać, odrzucając to, co mnie od Pana Boga
odpycha, oddala te wszystkie namioty grzeszników. I dlatego też to słowo właśnie nas pyta, na ile ja wchodzę w tą bliskość z Panem Bogiem, na ile chcę być z Nim, na ile chcę się wystawić też, bo to, że Mojżesz był blisko z Panem Bogiem, to nie znaczyło dla niego jakieś takie dolce vita, że teraz tylko jakiś kwietyzm, korzystanie jakieś takie miłe z tej bliskości Pana Boga, jak w modlitwie. Wiemy, że modlitwa rzadko jest jakimś takim przeżyciem, które nas syci, daje nam odpoczynek, jakieś błogie uczucia. Zazwyczaj jest to walka. Mojżesz też przebywa tam 40 dni, 40 nocy, nie pijąc, nie jedząc, pracując, wypisując te słowa przymierza na tablicach i wiedząc, że kiedy pójdzie, kiedy zostanie posłany przez Pana Boga, nie ma co do tego złudzeń. Chodź z nami, o to prosi Pana Boga, ale wie o tym, że jest to lud o twardym karku. Jest to lud, który będzie popełniał winy. Winę powinien wobec Pana Boga. I do tego ten przyjaciel Pana Boga zaprasza też Pana Boga. Na to się też decyduje. Że to jest ciężka praca, walka z innymi. Tymi właśnie, którzy wybierają to stawanie przy wejściu do swojego namiotu. Mając tą perspektywę do Pana Boga. Zachowując dystans. Czy nawet jak to serce, które jest zatwardzone, twardy kark Judasza, który Chrystusa odrzucił. Ale Chrystus jego nie odrzucał, wiedząc nawet, co się stanie. Chrystus cały czas oferuje mu tą bliskość siebie. Całe 3 lata Judasz jest blisko Chrystusa, przy stole, słuchając słowa. To była jego decyzja, że z tego namiotu wyszedł. Zostawił wieczernik, a wybrał pieniądze, wybrał arcykapłanów, wybrał to życie przeciwko Panu Bogu. I to jest ta decyzja, którą każdy człowiek musi podjąć. Nie ma tutaj trzeciej drogi. Jest dobro i zło. Tak jak Chrystus mówi, że jest to dobre nasienie, które jest zasiane przez Pana Boga, jest złe nasienie, które sieje zły duch. I teraz wybór należy do człowieka, że staje się synem albo dobra, albo synem zła. Bóg przychodzi, żeby nas przeciągnąć na swoją stronę. Przychodzi w ten sposób pokorny. Jak Mojżesz był pokorny, tak i jego dzieckiem duchowym, chociaż właściwie jego mistrzem, jest Jezus Chrystus, ten jedyny pokorny, ten, który umiera na krzyżu. To jest ta miłość, która zostaje tam pokazana. To jest to wejście do namiotu, jakim jest jego ciało, to jest przez jego bok, który jest rozdarty włócznem, to jest to wejście do tego namiotu. Tylko oblubienica z pieśni nad pieśniami modli się o to, żeby oblubieniec ukrył w szczelinie skały. Ojcowie Kościoła widzieli, ta szczelina skały to jest ten bok rozdarty włócznie, bok Chrystusa. I to jest ta modlitwa, ta pieśń, którą również my możemy do Chrystusa, o ile chcemy, zanosić. Ukryj mnie w Twoim wnętrzu, ukryj mnie przy Twoim sercu. Daj mi zamieszkać w Twoim namiocie, daj mi być w intymności z Tobą. Daj, żebym nie uciekał, nie wybierał swojego namiotu, swojego życia, swoich 4 ścian. Daj mi wybrać Twój namiot, w tym, w którym Ty mieszkasz.